Witam Was serdecznie, kochani. Przeczytałem taki fragment Psalmu 94. Psalmista mówi: pomyślałem, chwieje się noga moja. Łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Wiecie, kiedy w życiu człowieka dzieją się trudne rzeczy, kiedy w życiu człowieka dzieją się sytuacje, które pozornie przeczą temu, że Bóg realnie działa w naszym życiu, to jedną z najlepszych rzeczy, jakie może zrobić człowiek, to przywrócić do swojej pamięci to, że jest cały czas w systemie łaski. Łaska Boża, ona działa jak antidotum na każdą trudną sytuację w naszym życiu. Kiedy pojawia się coś trudnego, moje myśli biegną w miejsce, które daje mi jasny sygnał, że ja jestem w łasce. To znaczy, że ja nie muszę sobie poradzić z tą rzeczą. To jest bardzo ważna rzecz. Wiecie, co wywiera nacisk na człowieka, kiedy przychodzi trudna rzecz? To, że ty musisz sobie poradzić. To jest ten nacisk. Ja muszę sobie w tym poradzić. I diabeł stoi z całym zastępem swoim za tą informacją. Musisz sobie poradzić. Ale Słowo Boże mówi, gdy pomyślałem, chwieje się noga moja, to łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Ten człowiek był świadomy, że łaska Boża to jest rzecz czynna w jego życiu. To nie jest jakiś slogan, to nie jest jakiś wyświechtany tekst. Żyjesz w epoce łaski, to znaczy, że ty nie musisz poradzić sobie z jakąś rzeczą. Wiesz, ludzie w tym świecie, oni muszą sobie poradzić, oni są sami, jest problem, jest człowiek. I ten człowiek musi sobie poradzić, bo jak on sobie nie poradzi, to mu życie runie. Ale ty nie jesteś sam. Nie jesteś sam w sprawach dużych i w sprawach małych. Nie jesteś sam w sprawach, w których zawaliłeś i w których nie zawaliłeś, czyli ktoś zawalił. Nie jesteś sam, jest z tobą wielki, potężny Bóg. I nawet jeśli jest szereg rzeczy, które pozornie się sypią i krzyczą do ciebie, twój Bóg to jest mrzonka, to kiedy zaczynasz kierować swoje myśli na łaskę, to zaczynasz natychmiast wchodzić w miejsce absolutnego odpocznienia. I dopiero z tego miejsca zaczynają dziać się rzeczy, w których zaczynasz ogarniać. Ogarniasz z łaski i za pomocą łaski. Tak się ogarnia rzeczy. Tak funkcjonują ludzie Królestwa. Nie jesteś zdany sam na siebie. Jak będziesz dzisiaj wielbił Boga, powiedz: Boże, dziękuję Tobie, że ja nie jestem zdany sam na siebie. Ten świat jest zdany sam na siebie, ale nie ja. Rozumiesz? Ty nie musisz się zmagać tak bardzo, żeby lała się krew. Nie musisz myśleć, że jeżeli nie osiągniesz w danej chwili samodzielnie jakiegoś sukcesu, to coś się wydarzy tragicznego i już się wszystko zawali w twoim życiu. Nic się nie zawali. Nic się nie zawali. Wczoraj byliśmy na filmie, który zresztą serdecznie polecam, na Czarnej Panterze, i była taka sytuacja, gdzie król pozornie ginie. I Sara siedzi przy mnie i mówi: no tak, 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 no głupi film, głupi, głupi, głupi. Emocje miała bardzo duże, bo to był główny, kluczowy bohater, król. I on pozornie ginie. Ja mówię: to nie jest możliwe, mówię: Sara, żeby to się tak skończyło. Ponieważ król nie ginie. W ogóle król nie ginie. Wszystko wokół może runąć, ale twoje życie nie runie. Dlaczego? Dlatego, że jesteś pokoleniem królewskim. Ty jesteś wybrany po to, aby żyć, zwyciężać i władać.
Nie jesteś wybrany po to, żeby leżeć i kwiczeć i myśleć, że ty musisz sobie poradzić z własnym życiem. Niech sobie świat radzi. A ty dzisiaj, kiedy będziesz wielbił Boga, powiedz: Boże, żyję w epoce łaski. Jestem człowiekiem, który opiera się na tym, co ty zrobiłeś dla mnie, i będę z tego brał. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że żyjemy w epoce łaski. Wywyższamy Twoje potężne imię. Yeah.
Jesus, 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 Jesus.
życie nasze, ty ochrania życie nasze, każdego dnia. Ty ochrania życie nasze, ty ochrania życie nasze, ty ochrania życie nasze, każdego dnia. Ty ochrania życie nasze, ty ochrania życie nasze, ty ochrania życie nasze, każdego dnia. Ty ochrania życie nasze, ty ochrania życie nasze, ty ochrania życie nasze. Thank you.
nasze życie ukryte jest w Tobie, Jezu. W Tobie, Jezu. My na Tobie polegamy, my Tobie ufamy. My Tobie ufamy. My ufamy w Twoje słowa. My ufamy w Twoją drogę. My ufamy w życie, które jest w nas. My wierzymy w Ciebie, ufamy Tobie. Ty, który nas zbawiłeś i Ty, który masz staranie o nas do końca. My uwielbiamy Ciebie. On powiedział, nie zostawię Cię i nie opuszczę Cię. Nie zostawię Cię i nie opuszczę Cię. Choć to jest tak banalne, to tak wiele ludzi zmaga się z tym. Czy Bóg jest ze mną? Czy Bóg był ze mną wczoraj? I czy Bóg był jest ze mną dzisiaj? Bóg jest z Tobą cały czas. On jest z Tobą cały czas. On się z Ciebie nigdy nie wybiera. Nigdzie, nawet wtedy, kiedy grzeszysz. Nawet wtedy, kiedy grzeszysz, On jest w Tobie. Mokoroba sakarada. Przez moc imienia Jezus, ja modlę się teraz.
manifestacja Twojego Świętego Ducha. Szakalara basa, koloro basa, takara basa, koloro boso, koloro basa, kalara basa, koloro santo, koloro basa, kalara basa, koloro boso, koloro boso, koloro basa, koloro basa, kalara basa, kalara basa, koloro boso, enene kanto, koloro boso, koloro boso, ena makala basa, koloro basa, kalara basa, kalara basa, koloro boso. Odpuściłeś wychowanie tych dzieci. Wiecie, to w ogóle chodzi o proces życia. Ludzie myślą, że diabeł to nas załatwia nie wiadomo jakimi problemami. Diabeł załatwia prozą życia ludzi. Weź dzisiaj autorytet nad codziennością. Nad codziennością. Powiedz w imieniu Jezusa Chrystusa: będę panował nad moją codziennością. Będę panował nad czasem. Będę panował nad relacjami. Będę panował nad moimi emocjami. Będę panował nad moimi decyzjami, bo mieszka we mnie duch panowania. Duch panowania mieszka we mnie. Duch zarządu mieszka we mnie. Nie będę zwalał na nikogo odpowiedzialności, ale każdego dnia będę sprawował zarząd w moim życiu. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekamy się wszelkiego błędu, wszelkiej porażki i wszelkiego grzechu. My w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Tobie za łaskę. Dziękujemy Tobie za krew. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Tobie. Szokor basanto lorobase, enrekato lorobosso, kolorobasaka lorobasa, szakor lorobasante, enrekato lorobasaka lorobasa. Ojcze, my każdego dnia będziemy panować, każdego dnia będziemy decydować, każdego dnia nie będziemy kalkulować, ale będziemy składać nasze ciała w ofierze. Każdego dnia, tak jak mówi Twoje słowo, bo to jest prawdziwa służba, to jest prawdziwa służba, aby każdego dnia składać swoje ciało w ofierze. Niech to rozdziela, Ojcze. Szama, kata, rama, sofo, loro, bana, seki, rebe. Niech to
powiedz Bogu, co ty w ogóle chcesz. Powiedz jemu to w końcu. Powiedz to, wykrzyć to. Szakatara. Całej swojej duszy, całej swojej siły, będziesz
została złożona w naszym domu, ty ją wzbudziłeś głosem swojej Ewangelii. Ty jesteś dzisiaj w nas. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, potężny Święty Duchu. O cokolwiek się modlimy i wierzymy tą wiarą, twoją wiarą, to mamy i przez to ty jesteś uwielbiony, Ojcze w niebie. Jesteśmy wieczni, jak ty jesteś wieczny. Uwieczniłeś nas mocą potęgi Jezusa. Królu nasz, nie mamy początku ani końca jak ty. Jesteśmy jedno z tobą. Jesteśmy twoimi dziećmi, twoimi poddanymi. Uczyniłeś nas przyjaciółmi twoimi przez twoją krew. Jesteś wspaniały i cudowny, nie ma tobie równego. Jesteś wielkim Bogiem wczoraj, dziś i jutro. Jesteś Bogiem wieczności. Jesteś jedyną drogą do Ojca, Jezus. Nie możemy zbłądzić, nie możemy się potknąć. Nasze decyzje są mocne i silne. Twój Święty Duch nas prowadzi. Żyjemy Twoim życiem teraz. To Twoje życie teraz w nas działa. Widzimy Cię, Święty Duchu. Widzimy Cię. Doświadczamy Ciebie teraz. Thank you.
jak będzie. Zacznij mówić, jaki będziesz. Zacznij to wypowiadać. Będziesz głos i powiem, co osiągniesz. W Chrystusie Jezusie. Powiedz teraz, co osiągniesz w Chrystusie Jezusie. Powiedz to.
musisz chodzić wokół duszy i ciała. Nie musisz poddawać się normom tego, co umiera. Jesteś żywy, jesteś żywy, jesteś żywy, jesteś żywy. Jest tobie duch życia. Nie musisz godzić się na półśrodki. Nie musisz chodzić na kompromisy. Nie musisz, nie musisz. Możesz porzucić wszystko to, co jest przeszłe z prawem życia. Bo święty Bóg jest w tobie. Święty Bóg jest w tobie. Prawo życia jest twoim prawem. Nie jesteś z ziemi, jesteś z nieba. Jesteś z nieba. Nie jest ważne, co myślisz i co czujesz. Jest ważne to, w co wierzysz. Jest ważne to, w co wierzysz. Nikt nie załatwi dla ciebie twoich praw. Bo ty jesteś królem w imieniu Jezusa. I twoje słowo jest słowem wiary. I kiedy mówisz, to niebo mówi tak. A kiedy milczysz, to niebo również milczy. Ale zacznij teraz mówić. Bo jest w Boże, ja uwielbiam cię. Uwielbiam cię za to, kim jestem. Uwielbiam cię za to, co mogę. Uwielbiam cię za to, co zrobię. Uwielbiam cię. Powiedz, zabieraj swoje łapy z tej dziedziny życia. Nakaż mu teraz,
powiedz, ja nie jestem człowiekiem, który chodzi w grzechu. Grzech nade mną nie panuje. Powiedz teraz to diabłu prosto w pysk i zatrzymaj tą spiralę zła. Powiedz, diabeł nade mną nie panuje i grzech nade mną nie panuje. Ja zatrzymuję spiralę grzechu. Ja zatrzymuję moje ciało. Działasz teraz tak, jak niebo nakazuje. Jestem święty, bo Bóg jest święty. Maralata, karalata, sawaraka, ta sawa kaderer. Władaj, władaj, władaj. Bóla, rara, masara, rara, syke, nieważne co czujesz, nieważne co myślisz. Władaj, władaj, nakazuj. Wszystko to, co stoi w sprzeczności z Bożą prawdą, musi odejść od twojego życia. Jeżeli tylko tak zdecydujesz, to twoja decyzja. Może będziesz musiał zacząć pracę w jakiejś dziedzinie życia i Duch Święty ci to teraz pokazuje. Może On mówi do ciebie, zacznij moje dziecko współpracować ze mną. Przejdziemy kawałek drogi. Przejdziemy kawałek drogi. I ja ponaprawiam różne rzeczy. Skuć się teraz na to. Skuć się na to. Skuć się na to. On wie najlepiej, co jest dla ciebie dobre. On wie najlepiej. Święty Duchu, wywyższamy ciebie. Ty słyszysz ludzi. Ty słyszysz ich modlitwy. Ty słyszysz ich słowa wiary. Dziękujemy Tobie, że Ty to słyszysz. Uwielbiamy Ciebie za to, Święty Duchu. Hakarede Jesus, Jesus. Czcimy Ciebie. Czcimy Ciebie. Jedyny żywy, potężny, wielki, dobry i mądry. Hamene de neredi kidredo Jesus. On jest w powietrzu. Po prostu oddychaj. Masirele de kidredo Jesus. Oddychaj z wiarą. On jest w powietrzu. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, jest w Twoim duchu. Opanowuje Twoje myśli, Twoje emocje, a po prostu jest. Nie troskasz się o nic. Bo o co masz się troskać? O co się może troskać król? O nic. Królowie się nie troskają, troska się plebs. Nie jesteś plebsem, jesteś królem. Plebs, jak się będzie nawracał, też będzie królami. Ty jesteś już nie z tego świata. A więc wszelka troska jest na Jezusa zrzucona. Bądź jak dziecko teraz, jak dziecko, myśl jak dziecko. Bez tatusiu, dziękuję Ci, że wszystko mam. Niczego mi nie brakuje. Niczego mi nie brakuje, tatusiu. Żadnego dobra, żadnego daru. Niczego mi nie brakuje. Jestem pokorny. Jestem pokorny, słucham Ciebie. Dajcie się w imieniu Jezusa. Ja rozrywam wszystkie bezprawne więzy dusz między ludźmi w kościele, jakąkolwiek duszą, która mogłaby ich niszczyć, osłabiać, dyskredytować. W imieniu Jezusa. Ja zamykam drogę ludziom przewrotnym i złym do ludzi w kościele. W imieniu Jezusa. Szalidrede Jesus, Ewolachedrede Jesus. Twój duch owocuje. Cała miłość Boża jest w Twoim sercu. Cała miłość Boża. Powiedz, kocham jak sam Bóg. Powiedz, choć może ciężko tu przechodzić. Powiedz, kocham jak sam Bóg, bo cała miłość Boża jest we mnie. Kocham wszystkich. Nawet tych, co mnie nie kochają. Pomyśl sobie o jakimś Twoim wrogu. O kimś, kto Ci narobił dużo krzywdy. Pomyśl sobie o tym człowieku teraz. Zmiękczy jego imię i zacznij się modlić o niego. Podziękuj za niego Bogu teraz. A? Podziękuj za twojego wroga. Powiedz, Panie, niech mu się dobrze dzieje. Niech ma dużo pieniędzy. Niech będzie zdrowy. A właśnie, wyobraź go sobie teraz przed twoimi oczami. On krzyczy na ciebie, ubliża ci, ubliża Jezusowi. A ty
ty stoisz, masz wyciągnięte ręce i mówisz: Ojcze, niech on długo żyje. Tak? Niech ma dużo pieniędzy, niech będzie zawsze zdrowy. Tatusiu, dziękuję ci za niego. Dziękuję ci, tato. Halleluja. Zobacz, jak jest pięknie. I wiesz, co się teraz dzieje. Jak Jezus, przechodzisz przez tłum, który rzuca w ciebie kamieniami i żaden kamień w ciebie nie trafia. Dlatego, że kiedy się błogosławi wrogów swoich, to kamienie wrogów przelatują przez ciebie, jak przez próżnię. A właśnie, to jest tak. Stąd Boże Słowo, zostawcie pomstę mi. Ona do mnie należy. Ja jestem tym, który się mści. Możemy być wyluzowani jak hipisi z nieba. Rozumiesz, o czym mówię? I możemy kochać swoich wrogów. Ja związuję każdego ducha ściśnienia, każdej formie depresji, jaka odchodziła od Jezus. Ja ustanawiam Bożą radość, która jest ponad wszelkim smutkiem. Ja dyskredytuję wszelki smutek. Ja przeklinam wszelki smutek w życiu.
Malarz firmamentu, to co najpiękniejsze.
dałeś Jezu mi. Chór aniołów śpiewa, jak wielki jesteś Ty, tak bliski sercu mi. Jezus, Stwórca wszystkich rzeczy, masz ich momentów. To, co najpiękniejsze, dałeś Jezu mi. Tobie, mój miły, mów to w wierze,
będzie miłośnie. Już zawsze. Możesz nie znać szczegółów, ale wiesz, że będzie dobrze. Może trudno, ale dobrze. I cały czas do przodu. Możesz teraz liczyć na Duch Święty.